Witam serdecznie. Przeczytam za chwilę fragment rozdziału Traktować swoje ciało jak świątynię z mojej książki Jak pokochać siebie? Przewodnik po wewnętrznym świecie kobiety. Książka jest dla kobiet, ale również czytają ją mężczyźni, panowie, aby lepiej poznać psychikę kobiecą, ten bogaty wewnętrzny świat. Zaczynamy. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że mogłabyś traktować swoje ciało jak świątynię, czyli jako niezwykłe miejsce, któremu należy się pełen szacunek? Ciało jako tajemnica i alchemia życia. Ciało jako mikrokosmos otaczającego nas makrokosmosu. Gdyby każdy człowiek tak właśnie postrzegał swoje ciało, ludzie nie mieliby żadnych kompleksów i depresji związanych z wyglądem. Poza tym, czując się dobrze w swoim ciele, byliby bardziej zgodni w relacjach. Szanując swoje ciało, zaczęliby szanować również planetę. Pomyśl przez chwilę, jak mogłoby wyglądać twoje życie, gdybyś traktowała swoje ciało jak świątynię, ale nie w znaczeniu religijnym oczywiście. Gdybyś czuła się z nim bezpiecznie, była wdzięczna za to, że jest to kobiece ciało. Jakby to było, gdybyś już nigdy nie skrytykowała go i nie porównała do ciała innych kobiet? Gdybyś je przytulała, mówiła mu komplementy, traktowała jak drogocenny skarb. Gdybyś miała na co dzień świadomość, że jest mądre i cię kocha. I naprawdę robi dla ciebie wszystko, co może. Ach, dużo jeszcze mamy do zrobienia jako cywilizacja zachodnia w kwestii relacji ze swoim ciałem. Generalnie jesteśmy od niego odcięte, nie patrzymy na nie jak na świątynię, traktujemy często instrumentalnie. Ma być szczupłe, fit, ma być seksowne, pociągające, atrakcyjne. Twarz musi być podobna do celebrytów. Dla niektórych młodszych, ale też i starszych kobiet jest to ważne. Dziś twarz można dowolnie zmieniać, wydając tysiące na kolejne operacje. Ten nurt jest bardzo rozwinięty w Stanach Zjednoczonych. Mówi się wręcz, że chirurg plastyczny to jeden z najlepiej opłacanych zawodów. Wiele młodych kobiet ciągle porównuje swój wygląd do aktorek, wokalistek czy celebrytek. Krytykują swoje ciało, kaleczą je, zamęczają dietą, dążąc do perfekcji, która przecież nie istnieje. Ciało to cud natury. Jest niezwykłe. Można powiedzieć, że w pewnym sensie odbija w sobie makrokosmos. Jest nadal wielką tajemnicą dla naukowców i dla każdego z nas. Pomyśl o cudzie kreacji nowego życia, czyli zapłodnienia i alchemii, które odbywają się w kobiecym łonie. Ciało dokładnie wie, co robić. Przeczytałam niedawno piękne zdanie. Każdy z nas przyszedł na świat z kobiecego łona, więc traktuj kobiety z szacunkiem. Nie zapominajmy jednak oczywiście o sobie. To, o czym mówię, może się wydawać piękną teorią, ale dla wielu z nas abstrakcyjną. Bo co to znaczy w praktyce traktować swoje ciało jak świątynię? W moim odczuciu to znaczy, aby obejmować ciało, aby troszczyć się o jego potrzeby, aby je akceptować. To ostatnie jest chyba najtrudniejsze. Wiele kobiet, które dbają o potrzeby ciała, w takim sensie, że robią badania, regularnie chodzą na masaże, uprawiają sport, w głębi serca nie akceptują w pełni swojego ciała. Chciałabym więc, abyś zaczęła patrzeć na swoje ciało z większą czułością, szacunkiem, zrozumieniem. Abyś podjęła decyzję, że nie będziesz go ranić słownie i fizycznie. Na przykład zmuszając do robienia tego, co jest ponad jego miarę.
Kochanie swojego ciała to jest jedna z najważniejszych rzeczy związanych z miłością do siebie. Bo jak masz kochać siebie, jeśli nie kochasz swojej fizycznej powłoki? Warto też pamiętać, że ciało jest przetwornikiem energii, jest niezwykle wrażliwe na wszystko, co dzieje się w Twoim umyśle i na wszystko, co dzieje się w Twoim środowisku zewnętrznym. Czy znasz badania japońskiego naukowca Masaru Emoto? Zamroził on w próbkach wodę i przyklejał na nich karteczki z różnymi treściami. Okazało się, że woda odebrała ich treści i po zamrożeniu utworzyła odpowiadające tym treściom kształty. Najpiękniejsze kwiatowe kryształy i mandale powstały pod wpływem słów „dziękuję Ci” i „kocham Cię”. Człowiek składa się z 70-80% z wody. Jakimi słowami karmisz swoją wewnętrzną wodę codziennie? Co do siebie mówisz? To jest fragment rozdziału o ciele. Dziękuję Ci za wysłuchanie. Zapraszam oczywiście do przeczytania całej książki „Jak pokochać siebie”. Podejmuję tutaj ten jakże istotny, ważny dla naszego życia, ale po prostu najważniejszy z wątków. Miłość do siebie. Podejmuję ten temat z różnych stron. Piszę o granicach, o kreatywności, o pracy z wewnętrznym dzieckiem, o relacjach uczuciowych, miłosnych. I oczywiście o pracy z ciałem. Wiele praktyk, ćwiczeń znajdziesz w tej książce pisanej przeze mnie naprawdę z serca. Dla nas, dla kobiet, cudownych istot, pięknych i kreatywnych. Chciałabym, aby jak najwięcej kobiet w taki sposób myślało o sobie, żeby tak się czuło, żebyśmy się czuły jako piękne istoty. Mądre. Tego właśnie Ci życzę. Wszystkiego dobrego. Tak, Marek Mitrzek.